Jeżeli mówimy o badaniach rynku i formach, które są najpopularniejsze, to wszystko zależy od tego, czego klient od nas oczekuje i jaki jest cel badania. Ponieważ możemy badania podzielić ze względu na ilościowe i jakościowe. Jeżeli chodzi o badania ilościowe, one przedstawiają nam przede wszystkim dane liczbowe zebrane na grupach respondentów i dzięki temu mamy możliwość wyciągnąć odpowiednie wnioski. Takie badanie może być na przykład użyte w momencie, kiedy chcemy wprowadzić nowy produkt na rynek i chcielibyśmy ustalić, jaka grupa odbiorców byłaby naszą grupą docelową. Natomiast badanie jakościowe jest to badanie, kiedy chcielibyśmy na przykład ustalić, czy dany produkt jest odpowiedni, czy potrzebujemy czegoś dodatkowego, czy na przykład opakowanie tego produktu jest odpowiednie na dany rynek. Możemy skorzystać z badania CATI, badania CAVI, badania PAPI, czyli bardzo prostej ankiety papierowej. Są to również badania IDI, czyli pogłębiane wywiady personalne. Badania rynku nie są istotne tylko podczas zakładania firmy. Badania rynku również wykorzystywane są poprzez firmy, które na tym rynku istnieją od wielu lat, ale na przykład przechodzą restrukturyzację, chcą powiększyć wpływ ze sprzedaży, to znaczy dotrzeć do nowej grupy odbiorców. I badanie rynku pozwala nam określić, jaki mógłby być nowy segment klientów danego przedsiębiorstwa. Dodatkowo firmy bardzo często spotykają się z problemem nowej konkurencji na rynku. I poprzez badania konkurencji, czyli jeden z elementów badań rynku, możemy bardzo jasno stwierdzić, jakie kanały dotarcia, na przykład do klienta, bądź kanały marketingowe są najważniejsze, są najlepsze w danym momencie.